Cześć Wam, Michał Janiak, Małe Piwo TV, nowe wcielenie Michaela Jacksona. Dzisiaj film o tym, jak z piwa średniego zrobić piwo przynajmniej dobre. Jest taki browar The Halfemann w Brugi. Jest to ostatni browar, który znajduje się w starym centrum, w zabytkowym centrum Brugi. I oni generalnie ważą dwa piwa. Jest to Quadruple, którym dzisiaj się nie będziemy zajmować, i jest to Triple. Oba piwa poznałem na początku swojego Erasmusa, więc bardzo dawno temu. I generalnie do tych piw później już nie wracałem. To jest właśnie Staff Hendrick Triple. Nie jest to piwo z pierwszej dziesiątki, dwudziestki. Nie jest to piwo z pierwszej pięćdziesiątki belgijskich piw, które by Wam osobiście polecił. Nie jest to piwo fatalne, ale no, umówmy się, no, dupy nie urywa. Jest to po prostu średniej jakości belgijski triple o, jak widzicie, dosyć no, imponującej pianie, krystaliczne, jasno bursztynowe, w zapachu no, nawet trochę za mocno słodowe niż bardziej słodowe niż owocowe. Też ostatnio jakoś nie mam wielkiego nastroju na triple, ale ten Staff Hendrick nigdy nie wpisywał się w moje upodobania. Jest piwem ostrym. Piwem, gdzie te wszystkie aromaty słodowo-owocowe gdzieś tam drożdże się pojawiają. Są tak bardzo skupione, jakoś ta dosyć intensywne wysycenie tego piwa sprawia, że one są dość ostre w smaku. Ja wiem, że triple są piwami z charakterem, tak? Obok tych piw się nie przechodzi obojętnie, ale mimo wszystko to piwo nigdy nie było moim ulubionym piwem. Dlatego raz próbowałem, może dwa, i odłożyłem na kartę. Jest tyle set piw w Belgii do spróbowania, więc naprawdę jest co próbować. Ale jakiś czas temu na półkach sklepowych Belgii, a przynajmniej w jednym sklepie powszechnym, pojawił się, jak macie, to jest etykietka tego piwa, zielona, pojawiła się białe piwo. Staff Hendrick Triple Wild. No kupili mnie, po prostu kupili mnie. Ja to, jak to zobaczyłem, nie było opcji, żeby tego nie spróbować. Wiele razy jeszcze na tym kanale usłyszycie moje po prostu pieśni do dzikich drożdży, do Bretanomyces, które uwielbiam, kocham. Moje ukochane piwo belgijskie to jest Orval. Nawet w dzisiejszej postaci, które podobno jest lżejsze niż było w przeszłości. No i co oni zrobili? Oni wzięli podobno dokładnie to samo piwo, czyli tenże, tegoż od tripla, i uważali go z dodatkiem Bretanomyces. Dosyć ciężko znaleźć informacje, jak dokładnie go uważali. Jedyne, co znalazłem, to, że zostało uważane z dodatkiem Bretanomyces. No trochę się nie dziwię, bo zanim by uważali to z Bretanomyces, to by minęło bardzo dużo czasu. Niemniej, kupiłem to piwo, spróbowałem i było naprawdę dobrze. Jak możecie zaraz zobaczyć, ta piana jest równie intensywna, jeśli nie bardziej intensywna, a czy się w sensie wysoka, jak w przypadku jego normalnego brata, że tak się wyrażę. Kolor ten sam, porównywalny, ta piana również wysoka, obfita, więc na pierwszy rzut oka to samo. No może ta piana troszeczkę się różni, jest taka bardziej rozwarstwiona, znaczy zdecydowanie bardziej rozwarstwiona. Ale bierzemy pierwszy niuch, pierwszy wdech do nozdrzy i od razu czujemy, że jest dobrze, że jest naprawdę dobrze, że mamy tutaj z jednej strony charakter tripla, czyli owoce, czyli jest gdzieś tam ten słód, jest są gdzieś tam te jakieś takie mocniejsze kwestie, ale jest Bretanomyces.
Jest dobrze. Nie jest jakiś taki powalający zapach, ale jest naprawdę przyjemnie, jest dobrze i no, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu z tym piwem. Bierzecie pierwszy łyk i czujecie, że jest ta owocowa słodycz tripla, która w przypadku jego normalnego brata nie jest taka ostra, nie jest taka trochę skupiona w jednym momencie, nie atakuje was tak mocno. Tutaj, w tym piwie, cały triplowy charakter tego piwa jest zachowany mimo wszystko. Mamy wszystkie charakterystyczne cechy tego piwa, ale one są w jakiś sposób ugładzone. Są ugładzone przez właśnie ten charakter dzikich drożdży. I to jest niesamowite, to jest piękna sprawa. Jak mogę, zapijam się tym piwem, w sensie próbuję to piwo oczywiście, gdyż jest to piwo świetne. Jest to piwo, którego produkcja była strzałem w dziesiątkę według mnie tego browaru. Pewnie jest tylko jakimś tam edycją limitowaną, chociaż nie jest to edycja limitowana, ale w sieci sklepów, o której nie będę mówić, która to, no to piwo wcale nie jest limitowane. Ale możemy jakiś kontrakt na wyłączność podpisany, tego nie wiem. Ale taki był dzisiaj mój przekaz do was. Jest kiepskie piwo, albo jest piwo średnie, można je poprawić. Dwalcie bratana Mycels, sfermentujcie je dzikimi drożdżami i zobaczycie, co z tego będzie. Zwłaszcza jeśli charakter piwa, wydaje mi się, że właśnie, że owocowość tripla idealnie po prostu pasuje, żeby to piwo udoskonalić, uznieślić właśnie dzikim charakterem Bretton & Mythes. Od razu mówię, ponieważ teraz jest mała dyskusja w Polsce odnośnie piwa z artezana. Tutaj w zapachu zdecydowanie to jest. Znaczy, zdecydowanie. To jest raczej Bruxellensis. Na 90% to jest Bruxellensis, więc to jest intensywny aromat, intensywne smaki. Tutaj raczej nie ma dyskusji. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas i do zobaczenia wkrótce.